Do 1 lipca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W Sanoku władze miasta ustaliły nowe ceny, jakie będą obowiązywać mieszkańców za niespełna pół roku. Miesięcznie za śmieci segregowane zapłacimy 12,50. Ci, którzy nie będą ich sortować, poniosą koszt 16 zł. Myślimy raczej, że wszyscy mieszkańcy zdecydują się na segregowanie śmieci i wszyscy będą płacić tą niższą opłatę 12,50. Nie przewidujemy, żeby zbyt wielu mieszkańców płaciło 16, więc mówimy o tą opłacie 12,50. I kalkulacja systemu daje nam pewne przypuszczenie, uprawdopodobnione przypuszczenie, że te pieniądze powinny wystarczyć. Do tej pory te pieniądze wystarczały na funkcjonowanie systemu i teraz też powinny wystarczyć. Ceny ustalone w Sanoku są podobne do tych, które będą obowiązywać w sąsiednich miastach. W Przemyślu za segregowane śmieci mieszkańcy będą płacić 11 zł, w Stalowej Woli 12,85, w Jarosławiu 13,50, z kolei w Tarnobrzegu i w Jaśle po 10 zł. W tym ostatnim mieście samorządowcy się przeliczyli. Przetarg znacząco wybiegł poza kwotę, którą miasto ustaliło w opłatach. No i teraz jest problem, skąd te pieniądze znaleźć. No jeżeli nie ma innej możliwości, jeżeli źle skalkulowaliśmy ten system, z budżetu miasta byśmy musieli znaleźć pieniądze na pokrycie tego, a w tym budżecie miasta, jak wiadomo, tych pieniędzy nie będzie. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wywołuje wśród mieszkańców i samorządowców spore zamieszanie. Choć radny Łukasz Woźniczek nie ma zastrzeżeń do ustalonych w Sanoku cen, to głosował przeciwko nim. Jego zdaniem za złe decyzje podjęte wcześniej płacimy teraz. Jestem przeciwko temu, że zostawiamy na, tak naprawdę miasto Sanok, które mogło być takim tutaj wiodącym na terenie, nazwijmy to Bieszczadów, miastem, w którym można było stworzyć tą gospodarkę śmieciową, oddało to na rzecz Krosna i to mi się nie podoba. Wiadomo, że to są zaszłości z kilku ładnych lat, bo teraz miasta nie stać na to, żeby całą instalację przygotować, ale w związku z tym mieszkańcy będą się musieli temu podporządkować. Wprowadzenie nowego systemu ma jednak kilka znaczących plusów. Ci, którzy do tej pory uciekali od opłat i nie wykupywali worków na śmieci, teraz nie uciekną. Śmieci będą odbierane od mieszkańców w ustalonych terminach. W innych dniach odpady będzie można samodzielnie, bezpłatnie oddawać do punktu selektywnego zbierania.